Dobrze. Dobrze. Słuchajcie, czyli dziś mamy spotkanie czwartkowe, nasza taka tradycja, że w czwartki mówimy o noni od strony historii, od strony efektów działania, od strony tych właściwości, własności tego wszystkiego, co związane jest z tą niezwykłą rośliną. I mamy taką serię spotkań za nami, właśnie fajnych rzeczy, bo w sobotę 11 spotkaliśmy się w Słubicach, była grupa, część z was, jak tu jesteście, i jeszcze kilka innych osób. Mieliśmy naprawdę fajne spotkanie, piękny, piękny czas. W poniedziałek mieliśmy nasz Zoom taki bardziej w stronę biznesu, ale nie tylko, bo było też dużo fajnych rzeczy tam powiedzianych. We wtorek mieliśmy to świetne spotkanie z Zuzią, naprawdę świetne. I ruszyła promocja, taka 24-godzinna, mocna, niesamowita promocja i to jest coś, co rzeczywiście zdaje egzamin, bo mimo, że może ta oszczędność na tej promocji nie jest jakaś wielka akurat, ale jest, ale to mocno mobilizuje. Poza tym ludzie jakby na świeżo, zwróćcie uwagę, ludzie są na świeżo po informacjach, po tym, co usłyszeli, po tym, co zobaczyli i mają to podejście serio. No ja wam powiem tylko ogólnie, w całym naszym zespole po tych czterech dniach, po tych czterech cyklach, a szczególnie po tym Zoomie, który Zuzia zrobiła, poszło łącznie od 11 do 15, to wam powiem, przez 4 dni 42 skrzynki poszły. A w tym tu, w samej tej promocyjnej, poszło ich kilkanaście, gdzieś koło, może koło 20 w tym czasie, prawda? Więc może nawet i więcej. Ale generalnie więcej mówię, niż także 20. Więcej, Krysiu, więcej. Dużo więcej. Bo to podwójne zamówienia, tak. Ja tak mówię o zamówieniach generalnie, a nie mówię o skrzynkach, ale to naprawdę to ma przełożenie mocne i to jest, i to ma sens wielki. To nam pokazuje, że im częściej mówimy i im więcej mówimy, tym jest lepszy efekt. I dokładnie o to chodzi, bo ludzie poznają, jak już przełamią w sobie ten jakiś tam opór, no żeby spróbować, zobaczyć, kupić, może jeszcze tam na wiarę, że no zobaczymy, co będzie, prawda, i tak dalej. No i wtedy jest efekt. Tak, przypomina mi się wypowiedź Rysia Podziackiego ze Słubic, kiedy tą jego prostatę i to, co się z nim działo, przecież ja doskonale pamiętam. On po 16 latach przestał być burmistrzem, przegrał wybory i wtedy przez Piotra Kiewrę poznałem go. On był w strasznej depresji wtedy, bo no wtedy jeszcze nie było, że tam dwie kadencje, burmistrz, coś, bo wiecie, to się zmieniło trochę w ostatnich czasach. Wtedy jakby on się przymierzał, że jeszcze w jednej będzie być może startował. Okazało się, że przegrał i to sromotnie i to z kimś tam, no bliskim, nieważne. I strasznie to przeżywał. I dopadły go różne chrupska. No i ta prostata go przecież dopadła. I ja go tajniacko na to spotkanie do Zielonej zabraliśmy, żeby go nie przepłoszyć, że tak powiem, prawda? Siedział w samochodzie i nie widział, co jest zgrane. Mnie za dobrze nie znał jeszcze. I przyjechaliśmy do tej Zielonej i dowiedział się o tym noni. No i był podekscytowany i zaczął pić. To te efekty prostatowe naprawdę poszły. On tak fajnie mówił, że on nie wiem, czy to od tego, czy nie od tego. Nie wiem. To tak często ludzie mówią, no a wiesz, ja nie wiem, może od czegoś innego, nie? Ale nie od niczego innego, tylko od tego. I rzeczywiście jest takim wiernym nam cały czas przez te wszystkie lata od, to był, nie wiem, 2008 chyba rok, czy 9, czy 8, 9. Kiedy Grand Canyon zaliczaliście, Krysiu? Kiedy to było? Wtedy jak Las Vegas, pamiętasz, to był 9, 10, czy 11? Nie pamiętam, ale no, trochę to było. To był jak gdzieś 9 chyba. I od tego czasu on nie opuścił miesiąca, żeby skrzynki nie kupił. Nie? Jeszcze wtedy w noni, następne noni, no i teraz już tą trzecią generację. No ale to tak tylko na marginesie. Tak po prostu jest i to efekt przynosi ewidentny i to jest piękne, że tak się właśnie dzieje. Także moi drodzy, dzisiaj mamy to spotkanie. Część z was była w Słubicach, część nie było. Ja mam takich parę rzeczy, które chciałbym wam pokazać, ale może byśmy rozpoczęli jednak od naszej kochanej Zuzi. Bo Zuzia wiem, że ma coś tam, zawsze ma i ja wiem, że byłoby strasznym błędem, gdybym ja nie jakby pominął to, nie daj Boże. Dobrze? Słuchajcie, kochani, czy wy nie macie dosyć już? Nie, my dopiero zaczynamy, my dopiero apetyt nabieramy. Była sobota, był wtorek, poniedziałek to twój, Waldku, no bez przesady. No dobra, coś tam powiem, ale tak lekko, żeby nie przesadzać. Mhm.
I bardzo dziękuję w ogóle za taką bardzo miłą ocenę tego wtorkowego spotkania. Ja w trakcie już mówienia miałam, szczególnie w drugiej części, miałam poczucie, że to już jest za ciężko i za długo. No ale to Ajwen tak prosił, żeby to, te choroby uwzględnić, te najważniejsze, to ja to zrobiłam, ale wydawało mi się, że to jest trochę zbyt doładowany materiał. No ale poprzeczkę trzeba podnosić, no więc ktoś chce się uczyć, to niech się uczy. No? Dokładnie. Ale co dzisiaj? Słuchajcie, wiecie co, trafiłam na taką książkę, oczywiście nie mam jeszcze na półce, ale już sobie ostrzę zęby na nią. Ona jest w wersji angielskiej i no trochę kosztuje. Kosztuje jakieś tam prawie 500 dolarów z tego, z Amazonu. Jest to potężne dzieło takiego pana, który się już nie żyje, Jamesa Duke'a. To jest botanik, bardzo znany w Stanach Zjednoczonych. On był szefem wielu instytutów badawczych i laboratoriów botanicznych, ale on był tak zafascynowany roślinami, że on nawet piosenki układał. Należał kiedyś w młodości do jakiejś tam grupy muzycznej i piosenki o roślinach układał. Niesamowita postać. No i ten Duke właśnie napisał takie dzieło, w którym opisał 800 roślin medycznych. Tylko on to herbs po angielsku, są zioła w zasadzie. No ale w tym dziele swoim umieścił oczywiście noni. Zasięgnął języka u kahunu i zamieścił informacje, o których ja do tej pory nie mówiłam, no bo po prostu nawet nie trafiłam na te informacje. Znaczy na jedną tak. Przedstawię trzy informacje, które on zamieścił, ale o których nie dowiedział się z prac naukowych, ani z żadnych opisów, tylko bezpośrednio od kahunów, bezpośrednio od healerów tych hawajskich. Ireny, mikrofon. A w tym to mogę iść. Dobra, i tak, jedna informacja to jest taka, że noni jest skuteczne w opanowaniu takiego pasożyta pod tytułem nicień. Jest to bardzo niebezpieczny pasożyt, on występuje w wielogatunkowy nicień, bo owsik jest nicieniem, jest glista ludzka i właśnie na glistę ludzką jest bardzo skuteczne noni. Po prostu niszczy tą glistę. No nie zdawaliśmy sobie sprawy, że takie noni potrafi zniszczyć pasożyty, które bytują w naszym organizmie i inne gatunki. Generalnie jest skuteczne w przypadku pasożytów, a szczególnie jeżeli chodzi o nicienie. O tym nie ma tych informacji. Ja muszę pogrzebać, może rzeczywiście gdzieś tam się doszukam, ale to jest informacja, którą James Duke otrzymał od healerów hawajskich. Następna informacja to jest taka, że noni rozpuszcza kamienie, z tym, że było to podane, nie było podane, jakie kamienie, ale było w kontekście stosowania jako środek moczopędny, więc mogę sobie wyobrazić, że są to kamienie nerkowe, nie? Czyli rozpuszcza kamienie, to ponieważ kamica jest tak dość powszechnym schorzeniem i my wiemy, my mamy właśnie informację, że wspomaga pracę nerek, a teraz jeszcze wiemy, że potrafi te nerki w jakiś sposób tam rozkruszyć, rozpuścić te kamienie, oczywiście nie nerki, kamienie nerkowe. I trzecia informacja taka, ona się też potwierdziła już, bo jest badanie naukowe też, chodzi o dnę moczanową. Już było kiedyś takie pytanie mi zadane, tu nawet chyba na naszym forum, o dnę moczanową podagrę inaczej. Jest bardzo skuteczne w stanach zapalnych stawów w dnie moczanowej, czyli likwiduje nadmiar tego kwasu moczowego, który jest we krwi. I proszę was, jeszcze takie trochę może filozoficzne, to tyle odnośnie tego Duke'a, ale jeszcze takie moje takie filozoficzne spostrzeżenie może. To, co Walku powiedziałeś, że ludzie się boją, bo to tak jest. Jeżeli, bo my jesteśmy tutaj umocowani w naszej kulturze, w naszym środowisku, w naszym otoczeniu. Jeżeli komuś dolega coś i ja powiem, wiesz co, napij się mięty albo napij się rumianku, to ci pomoże, to ktoś bez wahania po to sięgnie. Ale jeżeli ja mu powiem, słuchaj, napij się noni, to a co to noni? Dla niego to jest w ogóle coś absolutnie
abstrakcyjnego, coś absolutnie obcego. My się boimy obcości, my się boimy czegoś, co nie znamy. I stąd taki opór jest i stąd takie, tak trudno przebić się, przełamać, żeby zachęcić ludzi do tego, aby próbowali. Po prostu oni tego nie widzą, nie rozumieją i ja to rozumiem. To ja wręcz może nie krytykuję, tylko rozumiem, że to może być właśnie wywołaną tą obcością ten opór tych osób. No to dzisiaj tak lekko. Dziękuję. Ale to lekko, ale na grubym kalibrze, że tak powiem, bo powiem ci, że to są naprawdę no, świetne informacje i takie mega tutaj te micienie, tu mówisz, te kolejne rzeczy, no fantastyczne tematy, fantastyczne sprawy. Kamienie nerkowe, kurczę, tutaj wiesz, no to jest jak kolejna rzecz ważna i to co mówisz, Zuzia, że nie, to już nie tyle nie z prac naukowych, ale z kogoś, kto z Kahuna, tymi uzdrowicielami polinezyjskimi, miał kontakt i od nich brał tą wiedzę. Więc nie na darmo Kahuna, czyli strażnik, Huna, tajemnica, strażnicy tajemnicy, oni mieli tych tajemnic swoich bardzo dużo i niektórym ich użyczali, że tak powiem, niektórym je zdradzali, którzy im zaufali i których oni pewnie uznawali za godnych, żeby im przekazać to, bo na pewno tak po prostu jest, tak z nimi było. No przeciekawe w ogóle, no ja się zacząłem wgłębiać w te książki, które od ciebie dostałem o Hawajach i jest to coś fenomenalnego, tak kompletnie inna kultura, mimo że byłem na Hawajach, mimo że byłem na Polinezji, dopiero czytając to, wgłębiając się w to, człowiek, do mnie zaczyna docierać wiele rzeczy, które sobie teraz przypominam, na przykład z tego pobytu, tam kontaktu, ale przede wszystkim no, jest to coś kompletnie innego, to kompletnie inny świat i pamiętałem zawsze z Polinezji to słynne maruru, 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 ich czyli dziękuję, dziękuję, dziękuję i to ich takie nastawienie, takie bardzo przyjazne i takie ciepłe i takie ludzkie i takie relacyjne, biorące się z tego obcowania z przyrodą przede wszystkim, z tą przyrodą, z którą zawsze musieli się jakoś godzić dobrze, bo no, przyroda jest przyroda. Przyroda, że tak powiem, w jakiś sposób wyznacza na wszystko miejsce. Wszystko w przyrodzie ma swoje miejsce. Człowiek też musi mieć swoje miejsce w przyrodzie, bo jeżeli nie będzie go miał, a teraz nasza cywilizacja pokazuje, że człowiek wie jak ten lew, kurczę, tu wszystko chce zawładnąć, ale przyroda to przyroda, nie ma żartu z nią po prostu. Także super, 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 bardzo, bardzo ci dziękuję za te rzeczy, o których mówisz i na pewno to zgłębianie coraz bardziej, docieranie do i do historii, no, i do tej strony naukowej, ale to do tej historycznej strony, no... prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, kilku lat wyda niezwykłe owoce. My się dowiemy rzeczy, o których w Molidzie tylko tyle wiedzieliśmy. Nie mieliśmy pojęcia, mimo że mieliśmy Afapalu, mieliśmy Breda Westa i innych, ale oni naukowo bardzo patrzyli. Choć Afapalu troszkę tam wychodził w naturę mocniej przez swój rodowód jednak ten Stonga, ale to jest to. Pięknie, bardzo, bardzo się cieszę. No, to jest coś fascynującego, słuchajcie. I tak jak tu jesteście i w ogóle tak jak gdziekolwiek ludzie są, którzy są z nami związani, ja wiem, że wyjazd na Hawaje i wyjazd na Polinezję to jest obowiązkowy punkt tak zwanego programu życia. To jest coś, co trzeba zaliczyć prędzej czy później. Trzeba. Oczywiście świetnie z firmą, a może sobie takie marzenie postawić. Nawet jak nie z firmą, bo gdzieś tam kiedyś, to sobie taką wyprawę machnąć. Taką choć z tydzień czy z dwa tygodnie być w tym klimacie, pojechać tam, spędzić ten czas. Coś niezwykłego, coś fantastycznego, coś, no, inny świat jest mało powiedziane, nie? Jedziemy na krajów zachodnich, jedziemy do kurortów jakichś tam fajnych, ale tam to jest coś innego. Dobra, bo się strasznie rozmarzyłem, a to dopiero za rok, ale dobrze. W każdym razie, jak się powalczy, oczywiście się wywalczy, ale na pewno. Moi drodzy, dobra. Troszkę z historii możemy nawiązać troszeczkę do historii, do rzeczy, które związane są z działaniem Noni, na nas. Ktoś może ma coś takiego ciekawego nam dzisiaj do opowiedzenia, chciałby się czymś podzielić. Krysia. Ja bym chciała,
Ja bym chciała przypomnieć, bo teraz jak Zuzia mówiła o tych nerkach, o tych kamieniach, że rozpuszcza kamienie, jak ja zaczynałam stosować na samym początku, to bo miałam takie efekty, bo to jest to takie pierwsze, organizm po prostu zaczyna być, że tak powiem, oczyszczany z tego wszystkiego. Więc te toksyny wychodzą z nas na wszelkie różne sposoby i to, co jest w środku, też zostaje, jest robiony porządek. Ja pamiętam, że był moment, bo to tak nazywany jest w tej medycynie takiej naturalnej przełom ozdrowieńczy. W każdym razie to jest wywalanie tych toksyn. Ja po jakimś tam, nie pamiętam, już 2 czy 3 miesiącach śmierdziałam jak skunks. Czyli te wszystko potem wychodziło niesamowicie. Ja musiałam się 4-5 razy pod prysznic, za pół godziny znowuż śmierdziałam i to tak strasznie, że mówię wam. Wstyd mi było do pracy chodzić, no ale musiałam. W każdym razie to jest to, ale poza tym odnośnie tych kamieni, przyszedł taki moment, że ja miałam taki mętny mocz. I mam wrażenie, że po prostu nerki się oczyszczały, czyli musiałam mieć wcześniej gdzieś jakiś piasek, może gdzieś tam w nerkach czy cokolwiek. W każdym razie ten mocz był mętny przez jakieś 2 tygodnie i później już klarowny, wszystko do dzisiaj jest okej. Okay. Także to słusznie gdzieś tam, tam od kochunów Zuzia wyciągnęłaś, bo to się sprawdza, to się realizuje po prostu w życiu i potrzebujemy się bardzo tak dokładnie obserwować, jak zaczynamy stosować noni, bo nie zawsze, nie jesteś przyzwyczajeni do tego, że się obserwujemy, prawda? Ale dopiero jak boli, to wtedy o hura, coś się dzieje i wtedy trzeba, wiesz, cały przegląd organizmu robić. Ale trzeba się dokładnie obserwować i wtedy zauważamy te ogromne zmiany. Niedawno miałam taki pypeć, mi się zrobił tutaj, o gdzieś wyrósł i sobie myślę, no kurczę, i to taki wystający trochę, nie? Ja myślę, kurczę, co z tym zrobić, nie? Ja wiem, że lat przybywa i gdzieś tam mogą się różne sensacje na skórze pojawiać, ale wiecie, co zrobiłam? Na plasterek noni 3 dni przykładałam, po 3 dniach odpadło. Po prostu odpadło i tyle. Czyli jakieś komórki się nam namnażały, które były niepotrzebne organizmowi, no nie odcięło dopływ krwi, tak jak nam Zuzia tłumaczyła i po prostu wyschło to ten pypeć i odpadł. No i tyle, prawda? Bo takie działanie to noni ma. Basie ostatnio jak widziałam, jak opowiadała o tym swoim, jak żona się smarowała twarz noni, faktycznie Basia po tym upadku, co sobie zdarła twarz, miała tak mocno zdartą, patrzyłam na jej buźkę, na jej cerę, ona właśnie się smarowała. No, najpierw sobie układy robiła, tak mówiła, na te ręczniki takie papierowe nalewała, a później mówi, szkoda na te ręczniki nalewać, od razu na twarz sobie smarowała. Słuchajcie, Basia ma taką piękną cerę, zobacz. Przyjrzałam się jej cerze właśnie, jak byliśmy w Słubicach na naszym spotkaniu. Cera jak aksamit u Basi, po takim okropnym zdarciu tego naskórka. Także coś niesamowitego, więc obserwujemy to, że tak powiem, na bieżąco. Sławku, ja nie opowiedziałam o tym, co mi opowiedziałeś, bo nie zdążyłam w Słubicach, jak byliśmy na tym spotkaniu, co ty mi opowiedziałeś, jak w nocy cię ból obudził. Opowiedz o tym. To znaczy, ból mnie nie obudził, tylko ja się przed spaniem wieczorem za dużo płynów napiłem. Herbata i różne tam wody. I w nocy mnie pęcherz obudził, nie ból. Jak wstałem, to poczułem straszny ból w kolanie lewym. Jakoś szedłem na dół, bo toaletę mamy na dole, no i od razu do lodówki wypiłem noni. Wróciłem, położyłem się spać i rano już mnie nic nie bolało. Wstałeś jak młody Bóg. Tak, i pojechałem do pracy, bo jestem emerytem pracującym i nic mnie nie bolało, także no... Rewelacja. No. Rewelacja. Ale w ogóle z tymi bólami reumatycznymi to ja miałem przecież, bo ja miałem problemy z kolanami, ze stawem biodrowym, nie miałem skierowania na operację. I
zacząłem pić w dużych ilościach, to jeszcze jak w Polsce, to było kilkanaście lat temu przecież, nie? Do szpitali to mnie włożono przecież na wózku inwalidzkim, bo ja chodzić nie mogłem. 30 lat pracy na budowie zrobiło swoje i praca na drabinach też, nie? Bo był okres, że nie miałem jeszcze pracowników, dopiero później jak zatrudniałem pracowników w firmie, mogłem się odciążyć, ale niestety stawy moje już były tak zdruzgotane, że bolało mnie bardzo. Więc w prawą nogę dostałem blokadę, w lewą nie, ale staw biodrowy mi tak wysiadł, że po prostu nie mogłem chodzić. Ja myślałem, że to były jakieś zaburzenia takie już onkologiczne i zrobiłem sobie badania. Okazało się, że staw się nadaje po prostu do operacji, ale na operację nie poszedłem, zacząłem pić dużo, dużo noni i to noni mnie po prostu wyleczyło i no, śmigam, nie? Do dzisiaj. Nie narzekam, nic mnie nie boli. Jeszcze dzisiaj byliśmy w pracy z Helenką i taka 40-letnia pani, która z nami stała na stanowiskach kontroli, mówi, patrzy się tak na nas i mówi, wy jesteście pod 70, bo banki wszyscy sobie walą na perty, tak? Nawet młodzi ludzie, którzy mają 18 lat, to też mówią na perty, tu nie ma barier jakichś wiekowych, to dobrze, bo czujemy się młodzi. I mówi, ja was tak obserwuję, czy was kręgosłupy nie bolą? Nie? Ja mówię, no nie, nie bolą nas kręgosłupy, bo pijemy noni od kilkunastu lat. A co to jest? Tak? Zapytała się, bo mnie cały czas, ona cały czas siada gdzieś, obojętnie na jakich konstrukcjach, żeby tylko sobie ulżyć. A my, i widzi, że my pracujemy po 8 czy tam po kilkanaście godzin bez problemu. No i w końcu mówi, a co to jest? Ja mówię, słuchaj. No i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. I był temat. Ja mówię, słuchaj, tak, ja mówię, słuchaj, Sylwia, dam ci do przeczytania książeczkę mam bardzo fajną. Pani doktor Zuzanny Wiziorskiej o noni, magiczne noni. Poczytasz sobie i zobaczysz, dałem jej tą książkę, zainteresowała się. Ja na, nie wiem, czy czasami dzisiaj nie ma tutaj na webinarze, bo ją też zaprosiłem na webinar, bo była bardzo zainteresowana. Także no, pijemy cały czas noni, już dwa razy po 60 ml, bo to już 60 ml to za mało i się trzymamy, nie dajemy się. Super, super. Ja jeszcze tak. Super, że mówisz, ja tylko sobie tak przypominam, wiesz, jak opowiadałeś tą historię po operacji, jak wszystkich, no związanej z guzem wtedy i tak dalej, jak wszystkich tam gdzieś pakowano, dawano im najróżniejsze rzeczy, a u ciebie była inna sytuacja, pamiętasz? Opowiadałeś tak, o... Tak, tak, więc ja sam byłem w szoku, ponieważ... Jak wywieziono mnie już na tą salę pooperacyjną, wszyscy, którzy ze mną leżeli, a tam chyba było pięciu mężczyzn ze mną, mieli podłączane węflony różne. No to bardzo dramatycznie wyglądało, a ja miałem tylko tlen podłączony. I przyszła pielęgniarka i ja się pytam, dlaczego ja nie mam podłączonych tych wszystkich... Rurek. Tak, wzmacniaczy, nie? A ona mówi, bo pan, panie Sławomirze, nie potrzebuje pan nic, bo pan ma tak bardzo dobre wyniki, a tamci to są po prostu zgony i musimy je ratować, nie? Ich ratować. Tylko potrzebny panu jest tlen. Pamiętam, jak dodałeś tylko wtedy, że jak pytałeś, dlaczego oni mają to podłączone, a ty nie, czy dlatego, że jesteś spod... Jesteś emigrantem, tak. Bo ja myślałem, ja po tak sobie pomyślałem, chyba dlatego, że jestem emigrantem. A ona zaczęła się śmiać, mówi, nie, 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 pan ma bardzo dobre wyniki, nic pan więcej nie potrzebuje. Nie? Ale słuchajcie, to nie była jedna operacja, bo ja wcześniej, jeszcze przed operacją mózgu, miałem jeszcze jedną operację, pierwszą. I tam miałem infekcję organizmu, gdzieś w szpitalu się zaraziłem i musiałem jeszcze jeden dzień, bo przyjechali po mnie, żeby mnie odebrać, musiałem zostać, więc się okazało, że oni zaczęli walczyć o moje życie, bo ta infekcja organizmu spowodowała to, że ona zagrażała życiu.
Mój kolega do mnie zadzwonił i pyta się: Sławek, czy ty masz przy sobie noni? A Helenka cały czas mi przynosiła rozpuszczone noni w butelce z wodą i ja sobie popijałem cały czas. I też miałem tam bardzo dobre wyniki. Ja się szybko po tej operacji podniosłem i wróciłem bardzo szybko do pracy. Także to nie tylko z jednym przypadek, ale tam było naprawdę kilka przypadków z noni. Noni dawało mi bardzo dobre wyniki i teraz też jestem pod stałą kontrolą lekarską i lekarze, wierzcie mi Państwo, są w szoku, że w tym wieku moim po dwóch operacjach ja mam tak dobre wyniki. Miałem lekko podniesiony cukier, ale na święta po prostu sobie pojadłem słodkiego i ten cukier troszeczkę wyższy był, ale tak to jest wszystko rewelacyjne. No super, super, super. Ja jeszcze bym chciała przypomnieć, no dzięki Sławku, faktycznie. Ja jeszcze bym chciała przypomnieć, pamiętacie jak mieliśmy spotkanie w Łodzi, nie w Łodzi, chyba w Łodzi i z Irkiem przyjechałam naszym. Tak, tak. I Irek z prostatą walczył. Ale cały czas teraz już kontroluje, pilnuje. W każdym razie miał takie problemy, opowiadałam o tym, że no w nocy no wstawał ileś tam razy, żadnej nocy nie mógł przespać, po kropelce, z męczarniami i tak dalej. Jak tam mieliśmy oczywiście degustację, jak był Ivan Zeszter, przywieźli tego soku dużo. No więc Irek sobie nie żałował. Napił się i to raz, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I na drugi dzień z nim rozmawiam, a on mówi: Krysia, ja pierwszą noc przespałem normalnie. Ja mówię, a co się stało? Mówi, jak przyjechałem do domu, wieczorem się wysikałem jak młody chłopak i w ogóle do rana nie musiałem wstawać i sikać. Sikanie miał rewelacyjne, nie? Także to, co Zuziu mówiłaś, to moczopędne działanie i, no i przy prostacie również świetnie sobie noni daje radę, nie? Bardzo, bardzo, bardzo pomaga, nie? Także tutaj to tak jeszcze chciałam przypomnieć, bo odnośnie właśnie tego, co Zuziu przed chwileczką mówiłaś o tym moczopędnym działaniu, o tym rozpuszczaniu kamieni nawet, bo gdzieś tam ten piasek by ze mnie też zleciał, nie? No, no, takie fajne rzeczy. Nie, no jest, słuchajcie, dokładnie. Życie składa się z różnych niby drobnych rzeczy, a właśnie w tych rzeczach, w tych drobnych rzeczach jest cały sekret, bo jak nas nie boli nic albo coś, co jesteśmy w stanie opanować, ale nie tylko opanować zewnętrzne, to zatrzymać ból, bo tam gdzieś coś, ale do przyczyny to dotrzeć i rzeczywiście zacząć coś naprawiać, no to możemy inaczej myśleć, inaczej funkcjonować, możemy się realizować, możemy się spełniać, możemy robić to, co nam się podoba, tak jak chcemy. To jest kompletnie co innego, niż kiedy na coś cierpimy, kiedy nam gdzieś w psychice coś tam kręci cały czas, że to nie wiadomo kiedy, co, jak, dlaczego, jakaś obawa, strach i tak dalej. Więc to jest to. Oczywiście nie jest antidotum na wszystko i zawsze i wszędzie i pięknie, bo to jest życie i my każdego dnia ileś tam pochłaniamy różności nieciekawych. Ten świat nas jest taki, no jaki jest, słuchajcie, i woda, i powietrze, i żywność, choć staramy się, ale też nie jest powiedziane, że jak jemy dużo warzyw i jemy owoce, to też jemy super i one są mega, bo tych badań, ja pamiętam, chyba to było ostatnie badanie z 2000 roku do 2002 roku, które pokazywało, jak składniki się zmieniły w owocach i w warzywach. Kiedyś to było takie badanie robione, nie wiem dlaczego te odpowiedzialne jednostki, jakieś Ministerstwa Rolnictwa, Zdrowia nie robią takich badań, a nie wiem, przemysł spożywczy chyba zabrania, albo biznes spożywczy, nie wiem. W każdym razie na pewno trzeba taką żywnością funkcjonalną, jaką jest noni, doładowywać się, czy uzupełniać się może, bo to jest kluczowe. Nie? Bo jak organizm ma to, co potrzebuje, to on sobie poradzi. On ma swoją inteligencję poza naszą świadomością kompletnie, gdzieś tam tą podświadomą i to funkcjonuje tak, jak potrzeba, ale musi mieć z tego, co zrobić. Zuzieńka, ty chciałaś coś powiedzieć, a ja tak, się tak... Tak, tak, tak. Nie. Ja chciałam przede wszystkim pogratulować Sławkowi. Sławku, gratuluję ci twoich osiągnięć zdrowotnych. Rewelacyjne masz rzeczywiście doznania i osiągnięcia. Fajnego zwierzaczka masz, przed chwilą tam mignął mi. No. I jestem dumna z Was. Krysia, jak mi mówi, że albo Ty mówiłaś o tym i o tym, no to we mnie
rośnie coś. To znaczy, że to trafia i wy pamiętacie nawet. Bo ja myślałam, że to się tak odbija, odbija sobie, mówię, jak w szkole dzieci, nie? Ale no, rewelacja, bardzo się cieszę, ale trochę żartuję. Ale ja chciałam jeszcze o czym innym powiedzieć. O koleżance mojej. Takie doświadczenie zupełnie świeżutkie. Mianowicie ona od 10 dni zaczęła pić. Pierwszy raz, nigdy nie piła Noni. A ja jej wielokrotnie mówiłam. Ale ona tak nie była przekonana, a właściwie to ona sobie malinki jakieś tam z działki zrobiła i się czuła świetnie. No ale ostatnio zaczęła narzekać na mgłę pokowidową. Trudno jej było się skoncentrować, miała problemy z pamięcią i taka traciła orientację, taka zdezorientowana i mówi, słuchaj, no tak mi to przeszkadza żyć, że ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja mówię, Noni, kochana, Noni. I zaczęła tak od 10 dni mniej więcej pić to Noni. I no wielokrotnie do niej dzwoniłam i ona mi powiedziała, słuchaj, bo ona jest taka dokładna. I mówi, słuchaj, nie zmieniłam stylu życia, nie zmieniłam stylu odżywiania, a czuję się lepiej. Mgła ustępuje. To znaczy, że to jest właśnie Noni. Ja mówię, no przecież od początku ci mówiłam, że to Noni, no ale ja sobie tak mogę z nią żartować, ale efekt jest rzeczywiście, dużo osób doświadcza, tych, którzy mieli COVID, przeszli COVID, ewentualnie ci, którzy no niestety dali się skłonić do manipulacji, do szczepień. No to jest cała historia z tymi szczepieniami. W ogóle teraz wiecie, że w tej chwili naukowiec z MIT-u, Massachusetts Institute of Technology, grzmi i mówi, słuchajcie, w trybie natychmiastowym zabronić szczepienia mRNA. Dzisiaj przeczytałam taką informację, no ale to nie ten temat. W każdym razie na mgłę pokowitową bardzo dobrze Noni działa, jest opinia i co będzie dalej z tą koleżanką. Bo na razie jest napalona na to, żeby dalej korzystać z tą, więc mam nadzieję, że wytrwa w tym. No dziękuję. Super, super. Słuchajcie, naprawdę, no świetnie. Ja się cieszę, te nasze spotkania czwartkowe to zawsze takie bogactwo i wspomnień, i bieżących rzeczy, i trochę tej naukowej strony. I to naprawdę bardzo, bardzo cieszy, bo o to chodzi. Dla przypomnienia tylko włączę na sekundkę stronę, z której zachęcam, gro z was wie, ale tu mamy kilka osób, które może pierwszy raz zobaczą tą stronę, która jest bardzo pomocną do tego, żeby, nie wiem, ktoś mógł się odnaleźć, że rzeczywiście to Noni może być dla niego. Mam na myśli stronę noni.com, ok? Zaraz będzie widoczny ten adres, ja tylko udostępnię na chwileczkę ekran. Dobrze, bo to jest strona, która robi naprawdę też świetną pracę, pomagając ludziom, poprzez opinie ludzi, którzy mieli problemy podobne do nich, prawda? Tutaj mamy tą stronę, po lewej stronie macie adres noni.com. Ona jest w czterech językach, jest po angielsku, jest po rumuńsku, po węgiersku i jest po polsku. Ja sobie polski tu wdusiłem i tutaj mamy różnego rodzaju te dolegliwości zdrowotne, zwane chorobami, prawda? Różne, różniste, jak widzicie, najróżniejsze. I dobrze, tak. I można sobie coś tu wybrać. I tu są opinie ludzi, którzy stosowali Noni. Weźmy powiedzmy alergię. Ktoś ma alergię, albo ktoś rozmawia, mówi wam o problemach alergicznych. Mamy już taki czas, że się za chwilkę zacznie to wszystko. Zobaczmy, co my tu mamy na hasło alergię. To są opinie o soku Noni i działaniu związanym z alergią. Tomasz z Polska. Mój syn ma od dziecka alergię wziewną i tak dalej. Tu następna historia. Przez wiele lat miałem problemy alergiczne. Kolejna historia. Kolejna. Autentyczne historie ludzi żywych, którzy stosowali Noni z różnych miejsc, z różnych krajów. Z Polski dużo, ale też dużo i ze Stanów, i z Niemiec, i gdzieś tam Japonia, Szwajcaria. No różne kraje, gdziekolwiek Noni było dostępne. Zobaczcie, ile tych historii związanych z alergiami jest. I to jest coś, tak samo z każdym innym schorzeniem, które tutaj macie
wypisane, a jest ich tu dużo. Ból, ADHD, AIDS, alergia, anemia, artretyzm, astma, bezdech senny, bezsenność, białaczka, gemia, ból włókien mięśniowych, czyli fibromialgia, bóle głowy. Padaczka, padaczka też jest? Proszę? Padaczka. Pewnie jest, pewnie, nie wiem czy jest, zobaczymy. Może pod inną nazwą, niekoniecznie padaczka. Tak. Ale mieliśmy przecież tę sytuację u Andreu. Jest pod nazwą epilepsja. Epilepsja. Właśnie, jest epilepsja padaczka. Widzicie? Tak, jest epilepsja. Pytam się, bo mamy tutaj koleżankę, której syn ma napady padaczkowe. 14-letni chłopiec. No to śmiało polecić. Tak. Ale ja są też doniesienia naukowe, że jest skuteczne w padaczce. No właśnie, tak. Chcę dotrzeć do niej. Mm-hmm. Słuchajcie, zachęcam, bo to za chwilkę nam się skończy, już za moment się kończy. W poniedziałek się znowu widzimy. Pamiętajcie, mamy te kolejne promocje, które są. Zachęcam do korzystania z tej strony, bo naprawdę pomaga, naprawdę. Online'owo można adres wysłać, nawet już bezpośrednio na link można wysłać, wiecie, jak się wyświetli.